No i panie kierowniku, no wiesz, kierowniku, kurde, my sami zostaliśmy w tym przedziale. Taka młoda dziewczyna, no po prostu coś pięknego. No, kierowniku, no ale sezon na śliwki to się chyba już skończył, co? To wścibny, kurwa, jesteś. Ale spokojnie, spokojnie. Przypierdolę ci zaraz. Budzę się rano i nie ma dziewczyny, po prostu... Możesz, ty kurwa mać! Ja pierdolę, stary, jak ty jedziesz! Nie wiedzisz, że człowiek tutaj jest! Nic się panu nie stało! Wykidowałby tutaj! Na twojej kurwa jest! Szanowanie, panie kierowniku. Czego chciał? Pytał, czy jest Litka. Z towarem porządowym. Interesiki wszystkie grają. No i słuchaj. Towarzyszu Grochowiak. Przez 4 lata od nikogo nie dostałem w mordę. A to zdaje się przez pana. Przez 20 lat pracy tutaj miałem tylko jedną zasadę. Im mniej o mnie, tym lepiej. Ale o wszystkich? Wszystko. Dobry. Dobra. Żeby przetrwać w takim miejscu, trzeba wiedzieć to, o czym ludzie boją się nawet pomyśleć. Dzień dobry, Marylko. Dzień dobry. Ostatnio sam siebie nie poznaję. Robiłem w życiu rzeczy złe i gorsze, ale nigdy ich nie żałowałem. Aż do teraz. Cześć, kochanie. Chciałem cię prosić, żebyś przyszła do mnie na zaplecze na chwilę, dobrze? Chciałbym pogadać. Tak, oczywiście. Dobra. Widziałaś coś podobnego? Opierdoliła serek i dała nogę. Cwana myszka. Siadaj, kochanie. Niby nic się nie zmieniło, a jednak zmieniło się wszystko. Można powiedzieć, że od roku staram się być dobrym człowiekiem. Cóż to za przedziwne uczucie? Przypomniała mi się pewna historyjka. Mogę ci ją opowiedzieć? Mogę papierosa? No pewnie. Dla ciebie wszystko. Była wiosna 52 roku. Pamiętam, że jechałem z matką tramwajem przez piękną, kwitnącą Warszawę. I zauważyłem, że moja mama spogląda na mnie od czasu do czasu, tak jak gdyby chciała mi coś powiedzieć, ale się krępowała. I wtedy właśnie mi powiedziała: słuchaj, synku, powoli wchodzisz w taki wiek, że niebawem zaczniesz spotykać się z dziewczętami, z niektórymi na dłużej. Życzę ci z całego serca, żebyś znalazł tę jedną, jedyną. Ale w życiu bywa też tak, że takie spotkanie może trwać krótko, czasami tylko jedną noc. Nawet jeżeli to będzie tylko jedna noc, to zadbaj o to, aby był tam promyk miłości. Chociaż na chwilę. Dlaczego pan kierownik mi o tym opowiada? A co ty sobie wyobrażasz, że Grochowiak weźmie sobie ciebie za żonę i zaprosi cię w niedzielę na obiad razem z tyściami?
jesteś kurwą. I żeby nie wiem, co ci mówił, on też tak o tobie myśli. Bycie dobrym człowiekiem w tym mieście naprawdę nie jest łatwe. Być może nawet niewykonalne. Coś tutaj kurwa wisi w powietrzu.